Witam wszystkich, ja jestem Piechol, to jest Outlast Whistleblower i po poprzednim odcinku została nam notatka nieprzeczytana jeszcze, więc pozwólcie, przeczytajmy. Lekarze są chorzy. Nigdy nie widziałem umierającego człowieka, aż do dzisiaj. Wcześniej nie widziałem martwych ciał poza trumną, dziś widziałem ich na pęczki, zamordowanych albo i gorzej. Spoglądałem w oczy człowiekowi rozszarpywanemu na strzępy przez jakiegoś mężczyznę. Stop, jeżeli mówisz, Waylon, teraz o zajściu przy szybie, to tam naprawdę to nie miało miejsca. Troszeczkę koloryzujesz, ale stop, spoko, niech będzie. Ten po wszystkim stwierdził, że jest lekarzem, po czym widząc łachy, w które mnie ubrano, zmienił zdanie i twierdził, że jestem pacjentem. Ej, moment, to tego nie byłem świadkiem, jeżeli coś tam faktycznie było wcześniej. Kurde, czyżbym źle spojrzał, akurat w złym momencie. Mógł być jednym i drugim, wszyscy postradali zmysły, wszyscy są chorzy, terapia się rozprzestrzenia. A ja? Czym jestem? Patrzyłem na tego umierającego człowieka, a myślałem tylko dzięki Bogu, że to nie ja. Wiem, że kiedyś umrę. Nie chcę, żeby mnie zabito. Kurde, aż się... Kurczę, ten się wcisnął. Umarł za zbiornikami, ale beton. Może tu? Ale właśnie, moment, tutaj wygląda jak na naprawdę... Ej, jak to jest powo, jak w reku, jak strefa kwarantanny. Ale faktycznie, skoro tam miał miejsce outbreak, rozprzestrzenienie choroby, no to ja się nie dziwię, że odizolowali ich tutaj. Czymś takim. Czy to krzyki? Ej, tam widać, co jest po drugiej stronie, troszeczkę. Komuś dzieje się krzywda. Dobra, to może idźmy w drugą stronę. Znaczy, chciałbym nieść pomoc, ale pewnie się nie da. Ej, tu jest zamknięte. No to gdzie mam iść? Co było? Nie, pewnie gdzieś wyżej. Może. Albo Ewa. A może exit? Waylon, nie mów mi, że nie stłukłbyś tego papciem i nie przycisnął się jakoś. Sorry. Nie, no dobra, już mówiłem w podstawce, że ja bym butował te drzwi. Tak długo, póki bym nie zdołał jakoś ich rozwalić i uciec. Po prostu w głusze gdzieś bym spieprzył do lasu. Tam duchy nie krążą chyba. Dobra, no ale skoro nie tam, to gdzie? Tu ten drzepaszcze cały czas. Ej, no już zabłądziłem. Na samym początku... Dobra, tu są jeszcze drzwi. Zamknięte, na cztery spuste, ale nie mogę jeszcze szarpnąć za klamkę. Ale właśnie, moment. Tutaj mówiłem w poprzednim odcinku, że tutaj będę mógł się dostać. Aha, nie, jednak tutaj. Dobra. Może w Ukucki? Trochę ciemno, ale nie boimy się tej ciemności na takim krótkim dystansie. Chyba. Są mi zwłoki. Oni biegną? Do mnie? Jest i bateria, jest i bateria. Podnoś, kurde, Waylon! Aha, co, nie mogę mieć kamery, żeby podnieść... No co jest z nią? No przecież... No nie! Ej, co? Tu mogę... Pospieszyli się z wydaniem tego? Nie dopracowali swojego działania, nie dopieścili? Nie, niemożliwe. Panowie z Red Bar znają się na rzeczy. Wiedzą jak nastraszyć to, na pewno. Dobra, w poszukiwaniu baterii, ewentualnie. Wygląda na zdrowego. Ale nie jestem lekarzem. Nie, dobra, no to co, drzwi? Okej. Okay. Jest i szafka. Ale dobra, zanim tam, to pójdźmy tutaj. Troszeczkę jaśnie jest, więc można oszczędzić przy okazji baterię i podnieść kolejne. Właśnie, exploring zawsze się opłaca. Odbicia w lustrze nie ma. Nieobecne jest. Okej. Okay. Moment, teraz nie wiem, czy tam miałem iść, czy tutaj. Ktoś tu żyje jeszcze? Tam ktoś kroi mięcho. Nie, ktoś je. Oh shit. Nie. Jeżeli będę musiał, tylko jeżeli zostanę przymuszony sytuacją, żeby tam pójść. W innym przypadku idziemy tutaj. Kurde! Przecież tutaj zeskoczyłem chyba. No dokładnie, no nie, no musimy iść do kanibala. Shit.
Ale ja wcale nie chcę, kurde. No dobra, nie no. Skoro tam jest wyjście. Tam jest droga do radia, to właściwie, bo chyba na tym mu bardziej zależy niż na ucieczce, ale nie chce zginąć, no to a tam jest kanibal. Waylon. Znaczy, masz jakieś narzędzie obrony tutaj, ewentualnie. Tasak. Tamten ma zęby. Dobra, kit. Mam nadzieję, że wszyscy nie żyją. Sorry, że on tak źle życzy, ale nie chcę, żeby mnie ktoś złapał. Nie, sorry. Oni nie mają głów. Nie mogą żyć. Dobra. Nie, nie ma go. Aha! Zupa z trupa. Kurde. Czy on tam właśnie jest? Nie, on jest tu. Dobra, delikatnie. Jakby miał ruszyć za mną. Dobra, może nagraj to. Nagraj tą zupę. Daj babci przepis. Kurde. Dobra, on sobie tam konsumuje, tak? Dobra, jest puszka, napij się. To jest chyba jeszcze normalne jedzenie, jakie możesz przyjąć. Jedyne tutaj możliwe. No chyba, że faktycznie ta zupa wyglądała tak smacznie dla ciebie. Nie, dobra. Cicho, cicho. Tu otwarte. No. Słyszał? Co to jest? Co to za brodaty koleś z piłą w ręku? O kurde. O shit. Kolejny antagonista. Don't look at us. I love him. Co? Dlatego upiekło się go growę w głowę w mikrofalówce? A kurde, zamiast w piekarniku? Świadomo, że mięso jest gorsze z mikrofali. Okej. Okay. Mam, no też jest nawaleta. Wziąłem czarną kępkę włosów włonowych. Nie, nawet nie chcę wiedzieć, ale... Takie dobre? Nie, nie, nie. Zostaw jego... nie wiem, czy chcę to oglądać, a tylko czysta ciekawość, co on zrobi dalej, sprawia, że tutaj dalej stoję. Aha, po prostu będzie jadł dalej. Okej. Okay. Dobra, przeczytajmy notatkę może. W kuchni kanibala. Nie proś mnie o oglądanie mojego ciała, Lisa. O kurde. No już chyba porzucił wszelkie nadzieje. Kiedy umrę, kiedy wygrasz już pozwy i wyrwiesz te nagranie z łap korporacyjnych prawników i zabójców Merkofu, nie pozwól im na pokazanie ci mojego ciała. Po prostu je pogrzeb, albo je spal. Niech moi synowie pamiętają mnie w dobrym stanie. Ten człowiek je ludzkie mięso. Patrzy na mnie, a ja widzę gniew. Trochę pożądania. O, to jest jeszcze gorsze chyba. Ale przede wszystkim głód. Proszę, nie pozwól im na pokazanie ci mojego ciała. A co się stało faktycznie z tym, że chciałeś wyrwać się stąd żywy? Dobra. Skoro tak bardzo się boisz, to chodźmy. Niepotrzebną traumę ci zafundowałem. Dobra, niech on sobie je. Shit. A tu się nie przedrze chyba, nie? Jest tak ciemno? Jest tak ciemno, okej. Kible. Pisuary. I szafeczki. O, tu był dźwięk otwierania szafki. Może sama się otworzyła? A może ktoś z niej wyszedł? Sprawdźmy to. Może bateria jakaś. Mam tylko... Co to było? Dobra, nara, idę stąd. Idę stąd. O, duch się ujawnił. Chyba. Dobra, jest jasno. Schowajmy kamerę. Są też krzyże. Ojciec Martin? O, ktoś tam walczy o życie, a ja muszę zdjąć kajdanki z tych drzwi. Jak? Ewentualnie piła mogę odrąbać gościowi rękę, ale to nie pomoże. W ogóle. Ale biedny, co za los. Przykuli go do drzwi. Cholera, ale to znaczy tylko tyle, że muszę wrócić tam. Oooo, shit. No dobra, kamera wyciągnięta. Noktowizja włączona. I bardzo dobrze włączona, bo to jest tak ciemno, że nic nie widać. Może faktycznie szafeczki.
Na półce coś, coś gdzieś. No rozglądam się gdzie tylko mogę, żeby jak najszybciej znaleźć klucz do tamtych kajdanek, a jednocześnie do drogi ucieczki. A ukryć się! Nie, 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 nie. Jeszcze tego nie potrzebujemy. No chyba, że chowając się uruchomiłem coś. Coś takiego, że zaraz tutaj przyjdzie kolo, ale nie, dobra, zmieńmy. Zawczasu. Nie, bala, muszę iść. Nie. Tutaj. Może tu w zlewach. Nie, a może w pisuarach. Nie. Ej, serio, to gdzie jest droga dalej? Co, no tutaj wchodzę. Spoko. Tu za krzyżem nic. Moment, no właśnie, moment. A, sorry, za obrazem ściana. Po prostu. Nie droga ucieczki. Ale jak? A, sorry. Nie spojrzałem dokładnie na pomieszczenie. Nie wiedziałem, że to jest przejście. A w Outlastie w podstawce takie coś właśnie było, mogłem się spodziewać. W sumie. Dobra, ale może niezbyt głośno. Hannibal? O tak. O tak. Aha, to jest on. Pan, który gustuje w ludzkim mięsie. Dobra, więc będziemy się z nim gonić. Bo zaraz mnie zobaczy. On to na pewno on? Tak, to on i te oczy. Dobra, widzi mnie? Tak. Na, nie złapiesz mnie. Ale szybki. Szybszy od grubasa. Dobrze idę? Dobra, to są chylone drzwi. Kajdanek, ej, bateria? Nie. Oni otwierają drzwi. Ja! Widziałem, jak otworzył. Dobra, trudno. A, dobra, zauważył mnie, zauważył mnie, zauważył. Jezus Maria, chcieliście gościa, on tam już stał. On dalej mówi, ej, ja nie mówię. Dobra, jest za mną? Jeszcze nie. Jeszcze względny spokój. Względny. Gdzieś tutaj jest. Ej, gdzieś tutaj jest. Nie? Może jednak. Tam, dobra. Nie. Ej, cholera, nie wiem, on może być tutaj zaraz po lewej stronie. Tak po prostu stać sobie. Szyt, dobra, idziemy. Nie ma go tu? Jest tam, no kurde, no. Koleś. Czemu mi to robisz? Why? No nie, dobra, w sumie wiem. Chcesz mnie zjeść. Ale ma... Ale Wailon nie wygląda takiego puszystego. Czemu tędy? Dobra. Kid, biegniemy tam. No, close, very close. Przebiegłem praktycznie koło ciebie. Łosiu. Shit, dobra, drzwi zamkniemy, oczywiście. Gdzie tutaj muszę iść? No, exploring pełną gębą, tu nie wejdę. Cholera, może iść tędy właśnie. Teraz mi się loteria skończy. Nie wiem, gdzie on polazł. Może tu? Ej, nie wiem, gdzie on jest, to jest najgorsze. Nie wiem, gdzie on jest. O kurde, bateria. Nie, one były otwarte. Ej, nie, dobra, zmień. Szybko. Ej. Czyli, żeby zobaczyć chociażby, gdzie on jest. Ale gdzie ja mam iść? To mnie też zastanawia. Czyżbym słyszał jego oddech? No zazwyczaj tam, gdzie jest światło, nie?
Tam trzeba się kierować. Światło jest tutaj, ale tu nic nie ma. Tu nic nie leży wartościowego. Ej, dobra. A jednak. No dawaj na górę. No on tu może wejść, lada moment przecież. Jezus, właśnie, dobra, nie, 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 tak mnie nie strasz. To jest znowu z tymi tekstami. Będziesz mnie bił? Nie, po prostu masz świerzb. No, dobra, dzięki, ale możesz to powiedzieć na samym początku. Czy jeszcze mnie nic nie swędzi, ale pewnie niedługo zacznie. I have to... co? Aha, on będzie za mną chodził. Ej, 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 jest i klucz! Do kajdanek. A tu? Okej. Okay. Dobra, ale podejrzewam, że to jest czas zaraz. Dopiero przyjść, wejdźmy jeszcze tu. Do kibli. Dobra. To jestem ze świeżbym, tak? No dobra, nie mogę ci zamknąć drzwi, wybacz. No. No. Co jest z tą muzyką? Czyżby pan kanibal tutaj przyszedł jednak? Czyżby jednak dostał się jakoś? Nie. Spokojnie, nagrywaj wszystko. Record everything. Zaraz pojawią się pewnie z tego notatki jakieś. Ale dobra, mam jakąś w ogóle? Nową? Nie. A dokument? Też nie. Znaczy mało dokumentów coś zebrałem. Co mnie martwi. Może trofeum właśnie oddala się ode mnie. O, proszę bardzo. Jak na życzenie. Dobra, kochani, to przeczytajmy jeszcze te dokumenty przed końcem odcinka. Postępowanie MM1200715, aktualizacja 271. Nota oficjalna. Wszystkie poniższe materiały powinny zostać przeniesione na formularz 4083 w związku z czynnościami procesowymi związanymi z postępowaniem, który wcześniej wyżej przeczytałem. Autor Iten Sriskandaraja? Nie, dobra, powiedzmy, że Iten. Na tym poprzestajmy. Informacje dodatkowe. Zapytanie odnośnie konsultacji prawnej w zakresie prowadzonego postępowania wytoczonego Merkow S.A. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej przez Melissę Cho w 2010 roku. W momencie wygaśnięcia stosunku zatrudnienia pani Cho, psychometryczne efekty pola genetycznego na żeńską część personelu oraz pacjentów były ponad wszelką wątpliwość udowodnione. Co najmniej 7 pracownic oraz pacjentek przez kilka tygodni przekonanych było o zajściu w fikcyjne ciąże, aż do momentu poronienia nieistniejących noworodków, przy czym 5 przypadkowo zakończyło się śmiercią kobiet. O kurde, urojona aż do tego stopnia. Nie, 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 coś mi się wydaje, że... Merkow sobie wychowuje od małego obiekty badań. Cholera. Dobra. Obiekty badań zostały przeniesione na wyższe piętra budynku, następnie do innych budynków i ostatecznie przetransportowane poza teren placówki Mount Massive. Wysoki poziom tajności projektu Wall Rider wpłynął na negatywne postrzeganie czynnika motywacyjnego przy ponownym przydzieleniu i kończeniu projektu, skutkując jego nieprzychylnym odbiorem przez pewne podmioty. Ej, moment, moment. Lisa, czyli dziewczyna Waylona, nie spocznie, póki nie znajdzie jego ciała. Tutaj kobiety zostały przeniesione do innej placówki niż Mount Massive. No, mi tutaj Outlasten 2 śmierdzi na kilometr. Ale pewnie się mylę. Pani Cho udało się uzyskać nakaz sądowy nakazujący ujawnienie dokumentów związanych z wygaśnięciem jej zatrudnienia. Dokumenty te przygotowane z datą wsteczną zawierać będą musiały informacje dotyczące projektu w wersji przygotowanej z uwzględnieniem jego stopnia tajności. Proszę o dalsze polecenia i ten tam, tam, coś tam, coś tam. Konsultant MM214. Nie, serio, może po prostu w tym dodatku są postawiane takie małe okruszki, po których można dojść do fabuły kolejnej części. Tego nie wiem. Ale dobra, kochani, ja w tym miejscu kończę dzisiejszy odcinek, już następny wkrótce, więc czekajcie grzecznie. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!